Cześć, tu Leszek z kanału YouTube Kubakuba. Jestem dzisiaj w sanktuarium Najświętszej Marii Panny Różańcowej z Kresów. W Nowolesiu, Kościół Świętej Parafialny, sanktuarium. Koło Szczelina, po drodze jechałem, zobaczyłem, skręciłem, przyjechałem. Ciekawe, czy będzie otwarte. Coś tam jest otwarte. Kościół Świętego Marcina. Został wniesiony w 1867, styl neoromański. Ojcowe cystersi z Henrykowa, na początku katolicki, z kamienia cegły i tak dalej. Późna barokowa szczelnica. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Boskiej Różańcowej 1644-657. Intronizowany przez biskupa Bolesława Kominka, przewidziony w 1945 roku przez przesiedleńców z Komarna koło Lwowa. Ustanowiono sanktuarium Matki Boskiej Różańcowej i krzyż pokutny, XIV-XVI wiek. Zwyczajem średniowiecznym stawiany przez zabójcę w miejscu dokonania zbrodni. Tyle historii. Proszę bardzo, czyli przywieziony przez przesiedleńców z Komarna koło Lwowa. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc chrzciwa Twojego jest Święta Maria, Matka. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. I jeszcze raz z daleka pokazuję Wam tutaj ten kościółek. Tam jest Matka Boska Różańcowa, przywieziona ze wschodu. Tutaj jest epitafium jakieś jeszcze stare. O, tutaj tablica. Epitafia z pierwszego polskiego kościoła, to zawsze był polski kościół. Proszę bardzo, tu mi pani powiedziała. Dlatego to robię. No, 1618. No i tutaj jest kościół parafialny. Pokazuję sanktuarium, dlatego pokazuję, żebyście tu przybyli, się pomodlili. Tylko musi być obraz odsłonięty rzeczywiście. Cudami słynący. No ja akurat spotkałem tą panią, też jakiś cud, że akurat tutaj, proszę bardzo, z lewej strony grzyby zbierała i się pytam i mi odsłoniła obraz. No nie jest cud? No jest.